Ta zabawa nazywa się Land Kiting. Jest to połączenie siły wiatru wynikającej z latawca oraz wózka pociągowego budgie albo deski mountain board. Da się już jeździć przy takim wietrze około 10 węzłów, jednak jest to trochę słaby wiatr do tego, żeby coś na przykład podskoczyć, zrobić jakieś ewolucje. No, ale tak czy inaczej dobrze się bawimy, skorzystając z tego słabszego wiatru uczymy również młodych, nowych adeptów, którzy się zainteresowali. Także każdy może do nas podejść i spróbować. Jest duże zainteresowanie. Kolega uczy na miejscu osoby, które chcą spróbować. Także nikomu nie bronimy. Najpierw zabieramy na mniejsze latawce, na latawce treningowe, po czym jeżeli ktoś sobie już dobrze radzi, oczywiście może spróbować z latawcem większym, spróbować z wózkiem budgie. Oczywiście nie dajemy na początek latawców w wielkości 15-19 metrów, na jakich my latamy, ale raczej są to latawce 5-6-metrowe, na których no, raczej sobie krzywdy zrobić nie można. W porównaniu na przykład do kitesurfingu, który jest bardzo popularny w porównaniu do landkitingu, kitesurfing wymaga jeszcze większej siły wiatru. Kitesurfing wymaga tego, żeby utrzymać się na powierzchni wody w ślizgu. Na lądzie możemy jechać powoli, nie mamy czegoś, nie mamy wody, która nas przytapia, nie mamy dodatkowego żywiołu, wszystko jest łatwiejsze i możemy dzięki temu też korzystać z mniejszych latawców. No ale to jest też zimą do wykorzystania, tak? Latawcy są, bo można i na nartach jeździć za kajtem. Zgadza się dokładnie, narty, snowboard, ta odmiana tego sportu nazywa się snowkiting. Wykorzystujemy dokładnie te same latawce. Jedynie co się zmienia to co mamy pod nogami, czy to będą narty, czy to będzie snowboard. Jako ciekawostkę dodam, że narciarzom jest dużo łatwiej. Jeżeli ktoś już jeździ na nartach z górki, przesiąść się z latawcem to jest tak naprawdę w większości przypadków godzina, półtorej i już można latać. To jest, jak ja szkolę narciarzy, wygląda to tak, że najpierw dam komuś latawiec treningowy, żeby się nauczył sterowania, żeby mu przestał spadać. Jak już umie nim wysterować, wpina narty i nogi same wiedzą, co mają robić. Na dobrą sprawę to jest w większości przypadków godzina, półtorej i umie wrócić w miejsce startu, wyostrzyć pod wiatr. A ten land kiting jest u nas popularny? Jeszcze niespecjalnie, jest to powiedzmy trochę sport niszowy w porównaniu do kitesurfingu, który widać nad morzem, który widać na jeziorach. Land kiting jest to sport, który uprawiamy na przykład na lotniskach aeroklubów albo na bardzo szerokich i twardych plażach, tak jak mamy na przykład w Danii na Romo. Jest to sport, którego nie widać tak bardzo, mało kto przychodzi na spacer na lotnisko, więc tego nie widać, a kitesurfing widać, bo jest nad morzem.